Więc nadszedł ten długo wyczekiwany dzień. Dzisiaj wyjeżdżam na zawody do Głogowa. Jest 27 luty i powiem wam, że moje nastawienie jest bardzo słabe, bo mam jeszcze pospinane mięśnie, a pojutrze już jest start. Nie wiem kompletnie, co mam robić, bo to takie moje pierwsze poważniejsze zawody, więc jestem bardzo niedoświadczony. Też tym się ratuję, myślę, do zawodach. Nawet jak gdzieś tam zajmę jakieś słabsze miejsce, no to jednak nabiorę troszkę doświadczenia. Wiem tylko, że muszę się najeść porządnie, jakiś magnez, potas, witamina D. Próbuję się wysypiać, ale średnio idzie. No i wiadomo, zimny prysznic, żeby się troszkę mięśnie szybciej zregenerowały. No i co, jedziemy razem z Dominikiem Gwiazdek na Instagramie. Tam jeszcze jeden jedzie znajomy w sumie, więc będzie nas trójka. No i co, słuchajcie, widzimy się w pociągu, pokażę wam Dominika, pogadamy z nim chwilę. No i następnie już prosto z zawodów, także lecimy i trzymajcie kciuki za nas, pozdro. Tak, także jestem w Rzeszowie, czekam teraz na Dominika. Jedziemy sobie do Głogowa. Ej, a mogę ten, kamerkę? No, ja bym chciał poprowadzić vloga, pokaż. Czekaj, nie prowadzi vloga. Dobra, no to tak, trafiliśmy w końcu do tego pociągu. Cyprian musiał dopłacić 20 zł, bo nie wziął legitymacji. No i tak, mamy przyjazd planowany o 7 rano. I się tam pobujamy po Głogowie. Przez, no, do 15, potem przyjeżdża po nas ziomeczek, idziemy do hotelu, no i co? Jakaś szamka, ogarniemy po drodze, coś się powygłupiamy na mieście, na pewno będą jakieś przebitki, no i widzimy się pewnie na miejscu. Tak, elementy gimnastyczne w mieście, mi się podobało. Mamy Głogów! Taka akcja, że znaleźliśmy się właśnie w naszym pokoju, który z ziomeczek ogarnął nam po znajomości. Jest naprawdę luks, torpeda. Co? Widziałeś łazienkę? Jocie, panie, ale słuchajcie, i warunki. To wszystko za darmo. No naprawdę, gość jest przetypkiem, że ogarnął to za darmo. Takie fajne mieszkanie i będziemy mogli się wyspać przed zawodami. Odpoczywamy w końcu, po całym dniu byliśmy 10 godzin na nogach. Nie, 10 godzin, 10 godzin. Od, nie no, od 7 do 16 byliśmy na nogach i nie, strasznie plecy bolą, więc lecę w kimację. Jest 22. Chcieliśmy się położyć spać, znaczy Dominik tu śpi. Tutaj leci strasznie głośna muzyka na dole w hotelu. Mam jako próbuję na wszelkie sposoby. Kurde, jutro ważny dzień. Elo, elo. I mamy sobotę, nie? Patrzcie tutaj. Dołączył do nas Dominik Kozak. Nie nagrywaj tego. No jak to? To jest zawodnik, słuchajcie, numer jeden. Ustaliliśmy, że jak ktoś z nas dojdzie do finału, to kupujemy szampana. Dobra, robimy obstawianko. Dobra, podamy twojego Instagrama, spokojnie. Obstawiaj, gdzie dojdziesz, słuchaj, Furmi. Ja? No. Ja obstawiam, bo jak obstawiam, to czasem to się kurwa. Ale byle nie odpaść pierwszej ludzi. Czyli byle nie odpaść w pierwszej rundzie, teraz Dominik. Jak obstawiasz swoje szanse? Minimum top 10. Czyli to trzeba wygrać dwie battle. Ja obstawiam, że odpadnę w pierwszej rundzie. No i tak będę się cieszył. Powitajcie ją wielkimi brawami. Ta osoba będzie miała dzisiaj bardzo odpowiedzialną rolę. To ona zadecyduje, jak będziecie połączeni w pary. Cyprian Węgrzyn. Michał Kasprzak.
Przed samymi zawodami tego nie mówiłem, ale wyjścia były na zasadzie bitwy, ogólnie na zasadzie 4 wejść po 45 sekund. Z tego na jednego zawodnika przypadały właśnie takie dwa wejścia. Zaczynało się papier, kamień, nożyce. Jeśli ktoś wygrał, to mógł wybrać, czy zaczyna, czy daje przejąć inicjatywę przeciwnikowi. Sami zobaczcie, jak wybrałem. Mojej walki wam nie będę ucinał, nie będę dawać żadnej muzyki. Zobaczcie całość, moim zdaniem tak właśnie najbardziej widać te emocje. Więc zapraszam do oglądania, jak wyglądała się ta cała walka eliminacyjna do finału. Bardzo trudnego, chyba to, jeśli chodzi o ulubione ćwiczenie, element schabu, ulubiona potrawa, lajząc to motywator autorytet, mamy tutaj zwalcza słabość siłą. To jest mocno, jeśli chodzi o Cypriana. Bycie sobą to cel, nagrywam filmy sportowe w wolnym czasie. A jego oponentem będzie po sąsiedzku ze Śremu programista maszyn CNC Michał Kasprzak. Staż treningowy 3,5 roku. Ulubiony ćwiczenie element to plansz. Zajada się lodami, a w wolnym czasie plansz. On tak je lody podczas plansza. Nogami tak sobie pomaga. Losujemy kolejność. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To pierwszy? Od kiedy lody to sobie pomaga? Zaczynamy. Dawaj, Miko! Jedziesz! Poszedł czas, Michał. Pan, jest! Jest! Mocno, prędko, trochę stęda. Trzymaj to raz, dwa, trzy i pro. Bez prezentura. 10 sekund na tobą. Masz jeszcze 10 sekund. Masz to, Cyprian. Poszedł czas. Masz to! Jest! I ładno szybki. Jest! Za 60. Trzymaj, 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 trzymaj! Przytrzymamy. Jest! Pula, pula! Dobrze! On w ogóle nie stoi zdrowia. Dawaj góra! Dobrze! Jeszcze raz, jeszcze raz! Jeszcze mocno, jedno. Dobrze! Bardzo mocno! No i jeszcze raz! No i zostało ci jeszcze 5 sekund, ostatni element. I trzymaj! 3, 2, kontrol! Jest, jest! Dawaj, Miko! Dobrze! Ej, Cyprian! Bardzo ładnie! Zajebiście! Bardzo ładnie. Ładnie. 20 sekund za tobą. 25. Dawaj, 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 dobrze. Jest element zaliczony. Zostało ci jeszcze 10 sekund. Dawaj, dawaj, nie podawaj! Dawaj, 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 dawaj! Jest, dawaj, dawaj! 3, 2, 1, zapraszam! Masz to, ej! Masz to! Cyprian, masz! Dawaj! Dobrze, dobrze! Dawaj, pompki, pompki! I będzie kreptest od Patrera. Yes! 360 wygrała na porządku. Patrera, one time. 30 sekund za tobą. Dawaj! Dobrze. Jeszcze 10 sekund. Pompki, pompki, Cyprian! Dobrze wam radzę, teraz lepiej zamknąć oczy. 3, 2, 1.
Kaśka! Dobrze, dobrze. Typian, jest, git! Hej! O, no, ale op. Ale op. Czas na odstrzał. Sędziowie gotowi? Trzy, dwa, jeden. Jest! Jest! Mamy to, jest! Typian! Proszę bardzo, ja się gratuluję. Gratulacje. Widzieliście to zaskoczenie na jego twarzy? Jest! Zrobiłeś to! Chodź tu! Mamy to! Co zrobisz? W tej reakcji to chcemy więcej. Norbert Chruszcz, ale zapraszamy cię bardzo serdecznie tutaj. Komentarz! Trójkę, jeśli chodzi o pary. Masu! Komentarz na świeżo! Nie spodziewałem się. Słuchajcie, trzeba wierzyć w siebie, nie wierzyłem w siebie. Jest! Ej, ale jaja! Co się stało? Udało się przejść, wygrać pierwszą rundę. Jestem mega zadowolony. Udało się. Jeszcze mi się ręce telepią. Teraz jest 40 minut przerwy. I zaraz będą finały, 15 osób i to będzie już wyjść. O kurczę, a nie tak jak wcześniej, że walki, tylko będziemy wychodzić, robić tam pokaz chyba 45 sekund. Na tej zasadzie będzie określane podium i reszta miejsc. Właśnie zaczynają się finały, bo już mamy w pół do drugiej, więc troszkę odpocząłem. Prawy bark mnie trochę boli. Nawadniam się teraz, tutaj przyszedł Dominik. Szymoneczko. Dominik, jak się czujesz na czuję finał? Czuję się kurwa na... Minimum top 10. No, ja to samo. Minimum top 10, kombo mam przygotowane na podium. Robimy raz. Robimy światło. 500 gram. Wyczy! Leci! Prosto z Sanoka, tak jak Bartek wspomniał. Mocno leci! Dawaj Cyprian! Dawaj, się bateria rozwija. Sędziowie gotowi, Cyprian tak. Gotowy, prosimy muzykę. Przyszedłeś po swoje! Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, kąt, kąt! Jest, jest! Jest, trzymaj! Dobrze, długo przytrzymane! Dobrze, dawaj! Jest! Jest! Dawaj, Cyprian! Masz to! Masz to, mocno! Jest! Jest, dawaj! Dawaj, Cyprian! Dobrze, dobrze! Dawaj, mocno, mocno, góra, góra! Jest! Mocno, jeszcze, jeszcze! Dawaj, możesz jeszcze! Możesz! Trzymaj, trzymaj! Trzymaj! Dobrze, jest, jest! Chodź tu! Oj. Yeah! Yeah! Co poleciał? Yeah! Zapraszamy na wywiad! Na chłonięcie. Idziemy dalej za mamą, tak jak posiedziały pan tyczą swoje. Dobra, lecimy na wywiad. Dobra, super. Dobrze. Jak się czujesz? Odcisk chyba poszedł lekko. Pokaż to. No, rany bitewne są. Słuchajcie. Wyszło wszystko, co chciałem, tylko ten dislocate 360 dotknąłem nogą. Idealnie, nie było widać, serio. Nie było widać. Także cieszę się, dwóch ziomeczków oglądali wszystko, więc mogą dać tutaj rzetelną opinię. No to fajnie, że wam się podobało. Zawaliście był. Zawijamy na chatę po zawodach, jeszcze nie wiemy, które mamy miejsce. No podium nie udało się zająć, ale zaraz mają udostępnić listę reszty miejsc i zobaczymy z Dominikiem, jakie udało się zająć. I wam też tutaj po prostu to powiem. Są już wyniki, udało się zająć 6. miejsce, tutaj jest cała tabela z punktami. Możecie sobie sprawdzić, jak to wyglądało. Jestem bardzo szczęśliwy, naprawdę, szczególnie, że nie wróżyłem sobie lepszego miejsca. Myślałem, że odpadnę właśnie w pierwszej rundzie. Udało się dojść do finału i zająć tam właśnie to 6. miejsce. Była zacięta walka, miałem ciężkiego przeciwnika, to też buduje, bo czuję w sobie też, że miałem po prostu rywala, przy którym musiałem się bardzo postarać i dać z siebie właśnie to 100% i tak też zrobiłem, więc teraz myślę, że będziemy atakować coś większego i dzięki wszystkim za wsparcie, którzy byli, którzy pisali na Instagramie, też zapraszam was właśnie na mojego Instagrama i dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, może z zawodów albo jakimś poradniku, trzymajcie się i cześć! Ty, co?
co tu jest? Ale ja się o to nie wiem, kurwa. Niech trochę. Oglądam ten. Oglądam tego lidera relacje. No z parku to w ogóle było chyba jeszcze we wrześniu. Ja cię gul, patu. Bracia Gules. Patera. Bracia Gules. Patera. Ja, co tu się nie, dzieje? Ja cię mogę dotknąć? Ja byłem w szoku, kurde, że... Ja byłem... No, jaki biceps! Wyglądam jak jakiś murzyn, ale dobra, nieważne. Serio? Dostałeś? Nie.